Uczestniczymy w Eucharystii sprawowanej w intencji Janusza Chodnikiewicza, artysty filmu, ojca, dziadka, pradziadka. Myśląc o Januszu, chciałbym powiedzieć: jest zbawienie, zmartwychwstanie. Mamy nadzieję, że on powtórnie wydźwignie się z nicości. Wydźwignie się ta ludzka myśl, ludzkie czucie dzięki Bogu. Pozostają wspomnienia. One są bardzo ważne, bo pamięć powoduje, że najbliżsi wciąż żyją wśród nas. I takie wspomnienie również przesłał prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, pan Jacek Bromski, który napisał: z wielkim smutkiem żegnamy dzisiaj Janusza Chodnikiewicza, wybitnego reżysera, dokumentalistę, laureata nagród w Krakowie, Lipsku, Mediolanie i Wersalu, znakomitego producenta filmowego, działacza społecznego, wieloletniego dyrektora wytwórni filmowej Czołówka, wiceprezesa Honorowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Był jedną z najbardziej zasłużonych postaci polskiej powojennej kinematografii. Członkiem, założycielem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, współzałożycielem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, członkiem Komitetu Kinematografii. Przez ponad pół wieku był związany z wytwórnią filmową Czołówka, początkowo jako redaktor, później jako reżyser i wreszcie jako wieloletni dyrektor. W tej ostatniej funkcji aktywnego producenta odnalazł się chyba najlepiej. Zaprosił do współpracy doświadczonych reżyserów, m.in. Andrzeja Trzosa Rastawieckiego i Antoniego Krauzego. Zaczął także wspierać początkujących filmowców: Marię Sadowską, Grzegorza Packa czy Adriana Panka. Otworzył również wytwórnię Na Świat. Efektem tej międzynarodowej współpracy był m.in. holenderski Charakter, nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Przez wiele lat z oddaniem pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sekcji filmu dokumentalnego i wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Doskonale rozumiał, że produkcja filmów jest jednym z najkosztowniejszych i najbardziej skomplikowanych przejawów działalności artystycznej. Dlatego w pełni angażował się w działania Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które prowadziły do stworzenia stabilnych fundamentów polskiej kinematografii, zarówno w wymiarze finansowym, jak i prawnym. Żegnamy dzisiaj szlachetnego człowieka i dobrego kolegę. Żegnaj, Januszu, podpisał właśnie Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Śmierć ujawnia się nam przede wszystkim poprzez płynący czas. Czas zabiera moment po momencie, nieustannie zapada w przeszłość, nigdy nie wraca, wciąż płynie. Obecna chwila przemija i zabiera ze sobą jakąś część naszego serca, naszego bytu. Nigdy nie wróci. Janusz przeminął, nie ma go już w tej rzeczywistości doczesnej i zabrał do wieczności część serc swoich najbliższych i przyjaciół. Wykonało się. Spełniona misja, panie Januszu. Wypity kielich, przebyte konanie, zbawienie świata, zwyciężona śmierć, pokonany grzech, otwarta brama życia, zyskana wolność. Oto paschalny paradoks krzyża, który oznacza nasze zbawienie, przejście ze śmierci do życia. Jest zmartwychwstanie. Do zobaczenia, panie Januszu.